Siemanko. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Przyjechaliśmy z Borem sobie na jedną noc do Torunia. Łukasz, jak wiecie, jest w Belgii. No i tak postanowiliśmy sobie połazić trochę po Toruniu. Idziemy teraz najpierw coś zjeść, bo hostel mamy dopiero od 16. W planach jutro mamy zwiedzanie Muzeum Tonego Halika, Muzeum Podróżników. Także w końcu się udało nam załapać, bo jeszcze pamiętacie, w COVID-zie byliśmy, to było zamknięte. Także my teraz idziemy coś na jakąś szapkę. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Tutaj widzicie ten ciemny budynek, to jest właśnie dwór Artusa i my tutaj idziemy, bo tu znajduje się restauracja Louisiana. Ogólnie jest tutaj centrum kultury, z tego co wyczytałam, i kiedyś nie można było zwiedzać od środka tego budynku, ale teraz na stronie co jakiś czas podają terminy, kiedy można przyjść i zobaczyć, jak wyglądają sale. Nie no, musicie to zobaczyć, zobaczcie co Boro dostał, taką piramidę i tam są i dwa burgery wołowe i placek ziemniaczany, tak Boro, pani powiedziała? Krążki cebulowe. Krążki cebulowe, no bacon. Ja wziąłam sobie burgerka tutaj z serem i z pieczarami jakimiś, też bardzo ładnie wygląda. No, szamiemy, Borcie, co? Mhm. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Na tą wieżę kiedyś wchodziliśmy. Pamiętasz, Boro? Jak było? Masakrycznie. Dla mnie też było masakrycznie. Jak zeszłam z tej wieży, to miałam po prostu nogi jak z galarety, pamiętam. Strasznie. I jeszcze tam, teraz może tego stąd nie widać, ale tam jest taki niski ta balustrada niska, nie, Boro? Strasznie tam było. No i tutaj macie Kopernika oczywiście, zaraz go podejdziemy, nagramy bliżej. Przy którym robią sobie wszyscy zdjęcia. I ja wam to też wszystkiego nie będę pokazywać, bo my już byliśmy w Toruniu tyle razy i tam chyba są na naszym kanale zresztą ze 3 filmy czy 2. Także możecie sobie luknąć. My tak przyjechaliśmy z Borciem tylko sobie na chillaucie, nie? Pochodzić tak jest, i, tak jest. I zwiedzić Muzeum Podróżników tak naprawdę. Times I wanted to put my arms around you just to be close to you and in my head. Jeszcze mamy godzinę do naszego zameldowania, chcemy zostawić plecaki i iść na ten, chodzić sobie bulwarem filadelfijskim, nie? Tak jest. O, informacja turystyczna tam jest, a może ten. O, Łukaszek dzwoni. Kurde, jaki Torun jest piękny. Jak ja uwielbiam Torun. Jesteśmy już tutaj któryś raz, ale za każdym razem jest cudowny. Nawet zimą. Nieźle wieje wiatr. Borys zmarzł już. Już pewnie by chciał iść do hotelu. A tutaj widzicie krzywą wieżę. Nie w Pizie, tylko w Toruniu. Jak widzicie, ma odchylenie od pionu ostre. Może nie takie ostre, ale widać jednak to. Bardziej widać na żywo niż w kamerze. A widzę, że tutaj jest wszędzie zakaz przejścia teraz i nie wiem, czy można dojść do bulwaru filadelfijskiego. Bulwaru. Bulwaru, no wiem, bulwaru, no. Widzę, że wszędzie postawili te znaki. Czy oni coś tam remontują, czy coś robią? Chyba tak jest. A, tutaj coś robią, ale tam ludzie już łażą. Więc może i my jakoś przejdziemy? No zobaczymy. Tam dopiero ostro wieje. Tam wieje. Wisła pewnie. A i ten... I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be
with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. Jest po godzinie 20, wyszliśmy z chaty. Borcio się przespał trochę, a my idziemy teraz do do manekina. I powiem wam, że jeszcze wiele tutaj kawiarenek ma przystrojenie te świąteczne i tak pięknie jeszcze to wygląda. Wszędzie te światełka. Nie, Borcio? Toruń naprawdę jest piękny, ma taki klimat, lubię tu wracać. Witamy was w kolejnym dniu. Tam Boro jeszcze okima. Pomachaj, Boro. Jeszcze ledwo żyje, ale ja już tu zrobiłam śniadanie i będziemy zaraz szamać. Dzisiaj mozzarelka z szynką i z pomidorkami i bułka i herbatka do tego. A jeszcze chciałam wam opowiedzieć wczorajszą sytuację, bo zameldowaliśmy się gdzie indziej niż tutaj teraz jesteśmy i to był taki dramat, że masakra. Wzięliśmy oczywiście, spojrzałam na cenę, mówię, a tam i tak to tylko jedna noc, wiecie, że my zawsze szukamy tanich noclegów, no ale jak tam się zameldowaliśmy już, zakwaterowaliśmy, to usiedliśmy na łóżku i z Borem, Boro mówi do mnie, to tylko jedna noc, wytrzymamy. Ja mówię, no tak, no, ale po prostu tam był taki dramat, że mówię, nie, dobra, wykupiłam inny nocleg na Bookingi i jesteśmy teraz w takim pokoju. No fajny, jest fajny tutaj na ulicy, jakiej? Boro, Mostowej, na Mostowej. Naprawdę spoko i tutaj zapłaciliśmy 150 zł za noc, także... Czasami warto jednak trochę dorzucić i mieć większy komfort. Ja nie mówię już o jakimś super standardzie, ale naprawdę no, nie polecam. Hostel Orange, po prostu odradzam wam, to jest jakiś dramat, nie przeczytałam do końca opinii i no i to był mój błąd po prostu. No mówię, jedna noc to tam w hostelu się prześpimy, będzie ok, ale co tam się działo, ściany brudne, obdrapane drzwi, no w ogóle wszystko było słychać. No, nieprzyjemnie tam było po prostu. Jak oddawałam kluczyk pani w recepcji, to mówię, że my jednak dzisiaj podziękujemy, a ona tylko na mnie się spojrzała i kiwnęła głową, chyba wiedziała, o co chodzi. Więc tak, a my zaraz zjemy i ruszamy do Muzeum Tonego Halika. No i tam już pewnie stamtąd się odezwiemy. No i jesteśmy pod Muzeum Podróżników. Wbijamy zaraz do środka, później wam trochę opowiemy. Najpierw zobaczycie przebitki z tego miejsca, a potem trochę pogadamy. Jesteśmy po wizycie w muzeum. Chodź tutaj, synku, trochę. Zobaczcie, mój synek się cały czas ukrywa, biedaczek jeden, no.
nie zimno mu, bo trochę wieje tak naprawdę. No i co możemy powiedzieć? Fajne muzeum, podobało nam się bardzo. Zastanawiamy się, jak Elżbieta Dzikowska i Tony Halik zebrali to wszystko. Jak udało im się w ogóle niektóre rzeczy przewieźć. To jest bardzo zastanawiające. Myślę, że w tych czasach nie byłoby opcji. Kiedyś na pewno tak. No fajnie, trochę historii, ich podróż po Ameryce, po Afryce było, nie Borcio? Po Azji. Po Azji właśnie, naprawdę super. Polecamy wam, odwiedźcie sobie, sami to zobaczycie. A jeżeli chodzi o Elżbietę Dzikowską i Tonego Halika, to taka historia, że ich miłość była trochę skomplikowana. Jak sobie głębiej poczytacie, to poznacie. Poznali się ogólnie w Meksyku. Jedno i drugie gdzieś tam miało swoją drugą połówkę, no ale podróże ich połączyły i podróżowali przez bardzo długi czas, aż Tony Halik zmarł i Elżbieta Dzikowska postanowiła przekazać właśnie te eksponaty wszystkie i artefakty do tego właśnie muzeum w Toruniu. Jakbyście chcieli może wynająć ten pokój, to wygląda on tak. Tam jest łazienka, o tutaj, Boro się myje, wieszaczek, łóżko. I tutaj jest jeszcze stolik, czekajcie, oddalę się. Stolik, tam jest taki stoliczek kawowy, powiedzmy kawa, herbata, można zagotować wodę. No i to wszystko. No ale wystarczający jak na jedną noc w zupełności, także spoko. Łazienka też jest ładna. Dobry kontakt z właścicielem, w sumie 15 minut przed przyjazdem zadzwoniłam się, zapytałam, czy możemy przyjechać. On powiedział, że tak, że zaraz będzie. Dał nam klucze, wszystko wyjaśnił. No i bezproblemowo można było to wszystko załatwić. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. Killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you pass something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're... Żegnamy się z wami, z Karbulem i Pawlakiem. Na pewno każdy z was zna, na pewno z tych trochę starszych osób. Stoją tutaj przed kinem w Toruniu i patrzą na neon. Zobaczcie, o, patrzą na Cinema City i tu jest Borys. Żegnamy was, dziękujemy wam za oglądanie, a my wracamy do Barczewa. Taki krótki vlog z Torunia, ale może coś wam tam się przyda i coś sobie zobaczycie u nas ciekawego.